Jak wchodzić w nowy rok? No to tylko tak, jak ja to zrobiłem dzisiaj, ponieważ trafiłem nie jedną, a aż dwie ikony do mojego pierwszego składu i wiecie, to nie jest jakieś naciąganie czy tam wciskanie ich na siłę. To są po prostu dwie potężne ikony, z czego jedna, przynajmniej moim zdaniem, jest do końca gry. I mam do was, moi drodzy, prośbę. Wejdźmy w ten 2024 rok z przytupem i zostawcie tutaj wszyscy łapkę do góry. Tak po prostu. A jak nie zostawiliście na moim kanale suba w 2023 roku, no to zróbcie to w 2024. Na to nigdy nie jest za późno, także subujcie dzwoneczkiem, wtedy nic was nie ominie. Chciałbyś pograć najlepszymi kartami w grze, ale nie masz końców, żeby je kupić? Supercoinsy.pl to rozwiązanie twoich problemów. Znajdziesz tam atrakcyjne ceny, ekspresową dostawę, liczne promocje i ponad 99% gwarancji bezpieczeństwa. Coinsy dostępne są na każdą platformę. W najnowszej świątecznej promocji z kodem Christmas otrzymacie 5% zniżki na coinsy, a do każdego zamówienia powyżej 200 tysięcy monet Supercoinsy przewidziały prezent w postaci karty specjalnej. Polecam. Zaczynamy kontencik na naszym drugim koncie. Troszkę paczek czeka na nas w sklepie. Tu są jakieś piki, więc sobie to otwórzmy. No i 85+, no tu już coś może. Też tak przeciętnie. Kolejna paczuszka. Portugalia, lewa obrona. Cancelo? Cancelo chyba. Walkaucik z takiej paczki nam da. Fantastyczna paczuszka, jak na taką. Kolejna paczuszka, Nigeria, no nie. O nie, Osimhen? Nie, czy jakaś tam Osololo? Osimhen, ej, ale nam walkouty daje nawet z takich słabych paczek dzisiaj. Patrz, rzadkich piłkarzy dawaj teraz. No nie ma nic specjalnego. Co to Stones będzie? Stones 8-5. Ktoś jeszcze oprócz Anglika by się przydał, ktokolwiek. No, dobra, kolejna paczka. Oho, Brazylia. Esio, dobra, można się rozejść. Chociaż Marquinhos? No i dobra. Dobra, 10 razy 80+, no pokaż co nam tu wyleci. Karty specjalnej brak, ale może walkout, niech to Kobel będzie. Jest Kobelek, no i dobra, walkoutik z takiej paczki przyjmujemy. 8-7 overalla ma Szwajcar, no tak, ciężko zapomnieć. Skoro tak często leci w paczkach, coś jeszcze? Nie, ale i tak jest okej. 11 razy 81+, poka poka. Flaga Niemiec, SPO będzie. Jak jest flaga Niemiec, to jest 90% szans, że później będzie SPO. Tylko kto? Tomasz Miller tylko, bez walkoutu tutaj, no dobra. Tutaj 2 razy 84+, jeszcze zobaczmy. Oczywiście karty specjalnej po raz kolejny nie zobaczymy, ale zobaczymy Lautaro Martineza na pojedynczym, nie? No dobra, podwójny walkout z takiej paczki to by było za dużo. A kto oprócz Argentyńczyka ocenionego na 87? No Bruno Guimaraes. Pierwsza paczka 10 razy 83+, na dzisiaj. Zerknijmy do niej, niestety bez specjalnej karty. Niemcy, SPD, Joshua Kimmich. No musi być Oberdorf. Skakali chłopaki ostatnio w Oberstdorfie na turnieju 4 skoczni. A czy pod panią Oberdorf jakiś inform może? Nic bardziej mylnego. Druga paczuszka 10 razy 83. Nie ma specjalnej karty. Portugalia, SP, no Bernardo Silva. Jak widzę Portugalię, to ja już wiem, że to będzie Bernardo po prostu. Z kimś jeszcze? Nie, no sam, ale dobra, około 8-8 jest spoko. No to przyszła pora na pika z ikoną, cały kontencik, albo przynajmniej większość już zrobiliśmy. No więc teraz otwieramy sobie to, co chyba lubicie najbardziej, bo ja sam to lubię najbardziej. I zrobimy sobie tego pika z odsłanianiem po statystykach. Jednak zmieniłem zdanie, robimy sobie tego pika normalnie, na głównym koncie zrobimy z odsłanianiem. A tutaj po prostu zobaczmy, co się będzie znajdowało. Uwaga, ikona podstawowa lub Centurion 87+, leci i co? I kaka! Nie mogę, no trzeci raz trafiam tego samego gościa. Niesamowite to jest. Ja rozumiem, że to mój ulubiony zawodnik, jak byłem mały, ale no bez przesady. Dwa razy na głównym koncie i teraz raz na drugim koncie. I to wszystko na przestrzeni, nie wiem, 3 dni. No zabieramy sobie oczywiście Brazylijczyka, aczkolwiek ja nie wiem, czy ja znajdę dla niego miejsce w 11 tutaj. Dosyć już kontentu na naszym drugim koncie. Przenosimy się na konto główne i zaczynamy tutaj, że tak powiem, z grubej rury. Bo od otworzenia paczki za 550 tysięcy monet, w której znajduje się jeden gwarantowany bohater, ikona Centurion, potrójnego zagrożenia, uderzenia gromu lub dynastii Ultimate. No a takim bonusikiem jest tutaj fakt, że dostaniemy również 20 kart 84+, więc będzie foder, żeby zrobić sobie kolejnego pika z ikoną. Dobra, dobra, nie, tu już jest jakaś wyższa matematyka. Na procenty szans nie zwracamy uwagi. No i główne pytanie, czy mi w końcu odda z paczki ze sklepu za pońcy? No bardzo bym chciał, no ale już nie gadajmy, tylko się przekonajmy. 3,5 tysiąca pońców poszło. No i mamy oczywiście jakąś ikonę. Jest flaga Argentyny, napastnik. Czy to jest Crespo? Nie, co to jest? Riquelme i ktoś jeszcze? Druga ikona? Van der Sar Thunderstruck 90. No to jest świetny traf, bo to jest ikona do końca gry, jakby nie patrzeć. Ale no to będzie po prostu bardzo ciekawy, naturalny upgrade zwykłego Van der Sara, którego już mamy w składzie. Co jest zmiana faktu, że się cieszę, bo to jest dla mnie win. Coś jeszcze tu mamy ciekawego? No jest inform, jest lewy. No poza tymi kartami, no to po prostu foder i jeszcze Rabiot. Ty, on jest w gangu Hulita i jest warty 40 tysięcy? Jakichś czasów my dożyliśmy, że jest Francuz, pomocnik w gangu Hulita z super statystykami.
i on kosztuje 40 tysięcy monet. Ale dobra, mogę być zadowolony. Po raz pierwszy mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego tytułu paczki, no bo ikona warta 600 tysięcy. To jest bardzo przyjemny traf. No do tego Edwina możemy sobie przepalić. 186 spotkań z nas, żeby nim zagrać. 88 overall leci w niepamięć. A do składu trafia nasz Edwinek, oceniony na 90. Kolejna na dzisiaj, ale pierwsza na głównym koncie paczka 10x83+. Przekonajmy się, co dostaniemy. Wygląda na to, że nic, bo to będzie Hiszpan na SPD Rodri. Nie. Bez walkoutu tu jest w ogóle. Co ty gadasz? Nie, to w ogóle się nie opłacało tego robić nawet. Informa też nie ma w środku, nie? Ja pierdziele. Kolejna i najprawdopodobniej ostatnia paczka 10x83+ na dzisiaj, więc zerknijmy do niej. Nie ma niestety karty specjalnej, Szwajcaria, bramkarz, to musi być Kobel. Można podwójnym, co? 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 Jest podwójny, no i dobra, to już jest win z tej paczki. No i jeszcze oczywiście Bernardo przychodzi. Jakiś inform w środku? Nie, ale 4 walkouty. Ej, no to jest big win z takiej paczuszki. No i przyszła pora na najważniejsze dla mnie wydarzenie na tym odcinku, czyli na pick z ikoną. Przepalamy sobie tutaj ostatni składzik, no i z całym szacunkiem i z wielką sympatią do Kaki. Mam nadzieję, że w końcu skończy się ta pasta trafienia tego Brazylijczyka w pikach. Lecimy, nie śpimy i dobrą ikonę trafiamy, miejmy nadzieję. Zaczynamy od lewej ikonki i zobaczymy pierwsze staty. 87 podań, 75 fizyczności. Jest potencjał na coś ciekawego, ale teraz następna statystyka nam powie jeszcze więcej. 88 strzały, 42 obrony, mamy ikonę ofensywną. No i dobra, ostatnie statystyki już powiedzą nam praktycznie wszystko. I to jest 87 tempa, ale 91 dribblingu. Mi tu pachnie jakimś Garinczą, ale przekonajmy się. Rivaldo! No prawie Garincza, no zgadza się narodowość, ale nie do końca. Nadzieja w tej karcie po prawej stronie. Pierwsze statystyki: 82 podań, 68 fizyczności, jakoś to do mnie nie przemawia. Kolejne staty: 89 strzały, to daje pewne nadzieje. Pokaż mi ostatnie statystyki: 91 tempa, 92 dribbling, to jest dobra ikona. Niemożliwym jest, żeby ktoś z takimi statystykami był mało warty lub był słaby. Kto to jest? George Best! George Best! George Best! I teraz nie mam pojęcia, jakim grać. Hansen w informie, czy tym George'em Bestem. Widzowie, pomocy! Trafiłem dobrą ikonę, ale nie wiem, co robić. Aaaa! No jest dobrze, jest bardzo dobrze. To jest mój najlepszy pick z ikoną w AFC 24. Zdecydowanie. No i myślę, że na pewno przetestujemy sobie tego George'ego Besta. W tym momencie istnieją trzy opcje. Pierwsza jest taka, w której George Best po prostu wchodzi sobie na ławkę i nic się nie zmienia. Druga opcja jest taka, że George Best wchodzi do składu za Hansen i mamy po prostu Norweszkę jako taką super rezerwową i cieszymy się z grania Irlandczykiem w pierwszym składzie. Natomiast trzecia opcja jest taka, że zmieniamy sobie formację na 4-2-4. Best wchodzi za Zico i za kasę ze sprzedaży Brazylijczyka, którego notabene dopiero kupiliśmy, możemy sobie ulepszyć Campbella i Modricia. Więc w tej sytuacji mielibyśmy taką ekipę, jak tutaj w tym momencie widzicie, i jeszcze 2 miliony monet na ulepszenie Anglika i Chorwata. Która z tych opcji jest najlepsza? Dajcie znać w komentarzu.